No dobra, zobaczmy, co ludzie ze szkoły mogą wiedzieć na temat tej wspaniałej historii. A, plotki są stare. Ach, ta jedna dziewczyna, która zemdlała, jest już w całej szkole. Mam nadzieję, że nikt nie będzie mówił plotek o mnie. A, to się wiele dowiedziałem. Może na korytarzach będzie tego trochę więcej. Co? Zgadnie zawsze mogę złapać Chihiro. Cześć! Tego dnia, kiedy pytałeś się mnie, tak sobie myślałam. A jeżeli ci to nie przeszkadza, mógłbyś... zapowiedzieć może? Okej. To pójdę się zebrać. Tyle było z szukania więcej rzeczy na temat tej historii. Czy to na pewno okej? Okay? Nie no, cieszę się, że chcesz, ale... co chcesz powiedzieć? Nic takiego. Już prawie wyszliśmy, chodźmy. Jasne. No nie po to sugerujesz się odprawdę. Wybacz, po prostu myślałem co powiedzieć. Mam wymyślić coś, czym byłem zainteresowany, Kotaro. Ale nie wpadłam na nic. Co? Akademia Kiwa tutaj, prawda? Mieszkasz tu, Kotaro? Aha. Moje dom jest w innym kierunku. Chyba, że nie zapytałem? Nie przepraszaj, proszę! To moja wina. Wiedziałem, że idziemy w złym kierunku, ale nic nie powiedziałam. Dziękuję, że... znalazłeś dla mnie czas, Kotaro. No problemów? No i tak jesteśmy razem w samorządzie, więc siłą rzeczy nie unikniemy wspólnego spędzania czasu. Więc możemy mnie dobrze lepiej się poznać. Otrzymasz nasze błogosławieństwo, kiedy będziesz się otworzyć persony Arkany Sprawiedliwości. Arkana Justice, Arkana numer 8. Postanowiłem nową więź socjalną z Chihiro, skarbniczką samorządu uczniowskiego. Ja to rzeczywiście nam nie polubię. A wciąż jesteśmy zwykłymi każulami. Śmierdzącymi każulami, jak każdy inny. Niestety nie jesteśmy tutaj hardami, ani nic takiego. A więc wybacz mi. Ale... okej. Okay. A nie musiałeś ode mnie dosłownie uciekać. Aha. Ej, chodźmy do Teusa. Wszyscy są zgubieni. Wygląda to, że jest gorzej. A skąd słyszę te plotki w szkole? Muszę się trochę zrelaksować. Well, ty jestem, możecie się zrelaksować. Ja mam lepsze rzeczy do roboty. Prawda? Połownia. Trzeba się połować. Karaoke. Doskonale. Moja odwaga wzrosła jeszcze bardziej niż chciałem. Co mogę zrobić? Na pewno przecież się nie będę uczył. W końcu nos nie jest od tego, żeby się uczyć. Powiedział żaden student. Nigdy. Nawet nie wiecie, jak wyglądają nosy przed, w trakcie sesji przed egzaminami. Co to jest zabawa? Cześć, Junpei. Co jest dalej? O, zajęłeś się już tą opowieścią o duchach? No, tylko trochę. A, wiem, że kłamiesz dalej. Ja lepsze rzeczy do boty. Oj ci, dostaw to jutro. Tu mam wystarczająco strasznych opowieści w rękawie. Jestem pewien, że ciekawie się w gacie, kiedy usłyszałeś tamtą opowieść. Mówisz, to prawda. Ej, za kogo ty nie masz? Junpei. Aż tak jeszcze ze mną nie jest. Ktoś chce mnie widzieć. Pięćdziesiąt procent szans, że jest to Chihiro, bo dopiero sobie poznaliśmy. Drugie 50% szans na to, że to Hidetoshi. W jakiej składowki może?
No, nie powiem, że mi jakieś specjalnie zależało na szukanie wskazówek obecnie. Mam ciekawsze rzeczy, jeżeli chodzi o szukanie wskazówek. Co tam, Jukari? No, cześć, Kotaro. No, coś, coś ciekawego odnośnie tej historii? Udowodnię wszystkim, że to tylko plotka. Nie boję się, okej? Tak, Jukari, tak, 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 oczywiście. Bardzo ci wierzę. Wierzę ci... Jak ta wieża? Hej, Kotaro. Nie masz go? Byłaby nudna, gdyby mi było z połów atletycznych? Może. Aha. To się dowiedziałem. Przecież mówię o duchach i w ogóle. Nie lubię tych poczetów. A ja cię też pokażę, że duch cię złapie, jeżeli dostaniesz po szkole za długo. A będę się na razie. No to było. Nie wiem, czemu ludzie tak się boją tych opowieści o duchach. A bieganie po szkole, spowszechnianie plotek. Muszę po prostu dorosnąć. A to jest jakaś opcja. Opowiadanie sobie o duchach. W tym wieku. Jest trochę dziecinne. Nie będę mówił, że nie. Cześć? Nie, nie strzałem. A misja Senpai chciałaby kogoś, kto dobrze się uczy. Nie powinna się więcej pouczyć. Jeżeli będę najmożniejszy, że mój kreść może mnie zaakceptuje nawet powiem, tylko że jestem dziewczyną. Czemu mnie to nawet nie dziwi? Strzałem, że... Słyszałam, że Fuka znowu zemdlała i że robi sobie wolne od szkoły. Czekaj, czy wszystko z nią w porządku, nie wygląda zbyt silnie. A to już chyba wiedzieliśmy. Słyszałeś o tym, że ostatnio są bardzo popularne cholery? Trochę się boję słuchać o nich. A czy wiedziałeś, że jeżeli jesteś ostatnią osobą, która zostaje w szkole, usłyszysz przerażające ogłoszenie z radia? Płaczący głos babci rozlegnie się z głośników. Jeżeli nie opuścisz szkoły w 42 sekundy, znajdą twojego trupa pokrytego jasno-czerwoną krwią. O Boże. Przez takie plotki nie mamy spokoju w szkole, naprawdę. Aż mi przykro w tym momencie. Ta dziewczyna, która zemdlała w mojej klasie, szansa uciekła z domu i spędziła całą noc w domu. Będzie sama w domu po tym, jak uciekła z domu. Na zewnątrz. Tak, dlatego skończyłaś w ten sposób. Jedna z tych, która zemdlała, była w klasie mojej siostry. Pani też uciekła z domu. Słyszałam, że zawsze zemdlała się z tej sali w tym miejscu. Coś się tam musiało zdarzyć. Chciałbym wiedzieć, czym jest to w tej sytuacji, ale chyba nie będzie mi dane się dowiedzieć. Myślałem, że dowiem się czegoś, ale nie znalazłem niczego. Cała trójka zemdlała, ale by w innych latach, w innych klasach, inne kluby. Więc niczego się niezbytnie nie dowiedziałem. Mówię dlatego, że wszyscy ich przyjaciele to desi. I nie mam zamiaru się z nimi zadawać. Nikt nie chce się zadawać z desami. Jeżeli możesz tego uniknąć. Jest taka upierdliwa. Musi mieć żelazną wolę, żeby ze mną tak chodzić. Będzie detektywem albo coś jak dorośnie. To żelazo zostanie ścięte. To wielka strata. Będę chciała spróbować jego owoców. To drzewo. Widziałeś? Rzucił kamień w ptaka, który siedział na tej gałęzi. W takim typie zostanie opętany przez złe duchy. A z drugiej strony to tylko plotka, więc może nie. Ale... Ach, jeszcze trochę jej plotki będą dosłownie o wszystkim. Ten do niej szuka nowych ludzi. Doskonale. Czy mogę sobie popatrzeć? Op. A, popatrzeć nie można. Ja nie wiem. No dobra. Pogadałem chyba ze zdecydowaną większością ludzi. Mogę zawsze jeszcze pójść do Gostana. I masz kogoś tutaj znaleźć?
Najwyraźniej to też mi nie będzie dane. Faculty Office, nie. Aha. Dobra. To chyba pogadałem w dużym mierze ze wszystkimi. W takim razie, tu jest klasa. Samorząd. Ciekawe, czy coś ciekawego się dzieje. Poza tym, że Hintoshi znowu jest chłoniem wobec wszystkich. Pada. Chyba wszedłem w złym momencie. Na razie kolego wie. Ile mam to powtarzać? Ach, jakbym gadał do jakiegoś idioty. Czemu mnie oskarżasz? Niedopałek był w toalecie chłopców, prawda? A czy możesz udowodnić, czy to nie była dziewczyna? Jako osoba, która go tam zostawiła? Powiedziałbym, że na dowód wystarczy zdrowy rozsądek. A z tobą nie można się dogadać. Oh, co za banda neandertalczyków. Tato, byłeś tu przez cały czas? No przez cały czas to... trochę zbyt... dużo określenia? Tak, byłem. A nie wiem za to. Słuchaj, dzieci, po co nie rozumieją? Prędzej czy później zobaczą światło. Wtedy będą mnie szanować. Ja się nie izoluję. Po prostu... jestem trochę o tym piony. Prędzej czy później ktoś się zawsze będzie skrzywdzony w jakimkolwiek związku. Może jednak odrobinę przesadzam. Wybacz. Wciąż nie zgadzam się z twoimi metodami i chcę, żebyś o tym wiedział. Ale będę udawał, że wszystko jest w porządku. Swoją drogą zobaczcie, jaka znacząca różnica. Persona 4, Arkana Emperor była Arkaną Kamdziego, który był zupełnie inną osobą niż tutaj jest Hidoshi. A cóż, nie ma sensu się spotkać, jeżeli nikogo tu nie ma. Chodźmy. Nic nowego, stary. Ach, nic nowego, to chyba wiecie, do czego to się sprowadzi, prawda? Czas się połować. Jeszcze więcej odwagi. Nigdy nigdzie w niedzielę. Za co idę się pouczyć. Połączyłem się wystarczająco, nie jestem zmęczony. Wszystko idzie zgodnie z planem. O, Yukari. Cześć, Yukari. Dobra. A, bez nadzieja. Tyle czasu myślałem o tym i odpowiedziałem, iż teraz mam koszmary. A, lepiej się nie przesadziła. A, nie, ja się ze mną jest okej. Okay. Jest, no jest tyle głupich plotek, że ciężko będzie je jakoś połączyć. Mam trochę użytecznych wiadomości. Spróbuję się mnie zagłębić. Ale jedyne, czego się dowiedziałem, to że każda jego matka gada w tej chwili o duchach w szkole. O, pamiętacie, jak mówiłem o tym, że Chihiro do mnie teraz przyjdzie? O, Ktaro. Witaj. Co ja myślałam? Tak? Jakby... jeżeli będziesz miał chwilę, to może moglibyśmy... nieważne, na razie! Nie musisz się tak stresować, Jezu, kobieto! Naprawdę nie wiem, skąd się wzięło to, że... jesteś straszny, boję się z tobą rozmawiać, z jednej strony... poszedłbym... no ja do Chihiro, z drugiej strony dawno nie byłem z Katushim. To jest Kataro. Jeżeli się na ten link. Od wielkiego święta mogę pójść. Raz na 100 lat. Co mi szkodzi? Jak już mówiłem, dosłownie raz na 100 lat.
I w dodatku nic się nie dzieje. Najdłuższy dzień mojego życia. Jucho. Dzień dobry. O, Ktaro, co tam? Odpowiedzcie? Jasne. No, zatrzymałem się gdzieś po drodze? Czemu nie? Okej, chodźmy więc. Ale zakładam, że jeżeli już mówisz, że je odprowadzę, to powiedzenie, że nie mam czasu, żeby się gdzieś zatrzymać, to takie trochę nadużycie. Ale może to tylko ja. Ciężko zarządzać drużyną. Nie masz zupełnie szacunku. No, chłopaki w tej drużynie wychowuje się jak moje dzieci. O, gdzie jest mój ręcznik? Możesz to dla mnie umyć? Jest ich matką i syn. Ale jesteś kobietą! Czemu nie stoisz przy garach? Żeby nie było, to tylko żarty. Przynajmniej nie musisz się martwić tym, że przybiera na wadze. W końcu zawsze biegam i załatwiam im rzeczy. A jak z tobą, Ktaro? Dobrze się bawisz? Że nie? Ale na pewno nie jest źle. Dobrze to słyszeć. Myślałem, że będzie dla ciebie nudno. Jesteś o tyle lepszy niż cała reszta. Masz swój własny styl, nie marnujesz zbyt wiele energii. Jeżeli masz jakieś pytania, zapytaj Kaza. Wiesz, Kazusiego. Jesteście w tej samej klasie, więc jestem pewien, że będzie chciał ci pomóc. Jak chcesz, to ja też jestem do dyspozycji, jeżeli chcesz. Jestem w końcu menadżerką. Ciekawe do czego to się sprowadza. Pam padaparam, pam padaparam, no arkana, arkana siły, 11 arkana. Wygląda to, że jesteśmy daleko przyjacielem ze szkoły. Jednakże, podobnie jak z Chihiro, wciąż jesteśmy każulami. Śmierdzące każule, które nie potrafią się bawić jak prawdziwi hardkorzy. Nie nadaje mi się do grania w żadnej gry od Asusa. Powiedz sobie szczerze. Muszę już biec. Jest jeden show, który chcę zobaczyć. Do zobaczenia w szkole. Cześć, Yukari. Jak zwykle zrobię to samo. Wydaje mi się, że jeżeli doszedłem do blokady w Tartarusie, ja absolutnie nie mam potrzeby chodzenia tam przez najbliższy czas. Dlatego karaoke po raz 800. I nie zgadniecie, ale w domu jeszcze się pouczę. Jak tylko przestaną do mnie wydzwoniać. Jak już mówiłem, pouczę się. Op. Po raz kolejny się nie zmęczyłem przy nauce. I całe szczęście, bo... Wiem, jak to jest, jak człowiek się uczy całą noc i potem następnego ranka wstaje i takie: o Jezu, co ja robię na nogach? Zabijcie mnie. A raz, ja dzisiaj był... Deadline. Ej, pamiętasz, czy rozmawialiśmy w poniedziałek o tej historii o duchach? Rozmawiajmy, ale nie jeszcze trochę dzisiaj w nocy. Jasne. Trzeba ciekawe opowieści. Nie zapomnij, okej? Okay? Jasne, Ukari. Ciekawe, kto chce mnie gdzieś wyciągnąć. No, kto by się spodziewał. Nie, nic nie znalazłem, wybacz. No, nagle wszyscy się do mnie zlatują. Ja tak, przeżyłem dzisiaj. Czy chcesz gdzieś się przebiec? Nie wiem. No tak, nie mamy tyle czasu, więc do zobaczenia później. Może. Gadają, nie było piątej osoby. I dziesiątej. Mam osobisty rekord to chyba jakieś 5 osób podchodzących do mnie w trakcie lunchu. No, także zgodnie z obietnicą, dzisiaj w piątek. Jak tam popytałeś ludzi?
Popytaliście. Planowaliśmy coś na dzisiaj? Tak, tak, wiem, spokojnie, żartuję. Co on się denerwujesz? Spotkamy się w akademiku po szkole. Nie zapomnijcie. Tak, przy pani. A czyżby to miała być kolejna z dłuższych nocy? No, brzmi niepokojąco, ale dałoby się przejmować do bezgami. Co ciekawego w naszym samorządzie, zaraz się okaże kolejny palący albo pijany osoby znaleźli. Znowu nikogo nie ma. Wybacz, to było szybkie zdanie, wszyscy już sobie poszli. To tak niesympatyczne, nie mieć tych hien w boku. W jakim sensie? Widzę, jak na mnie patrzą. Jeżeli chodzi o ten niedopałek, to warto dojść do tego, kto to zrobił. Jak widzisz, spotkanie już się skończyło, więc jak chcesz, to sobie iść. Może zostanę, skoro dopiero co przyszedłem. Naprawdę, wydaje mi się, że jesteś zajęty, więc powinieneś się ostatnio zrobić sobie wolne. Z drugiej strony, jak masz chwilę, to dostań i posłuchaj mojej historii. Hello, my friend! Stay a while and listen! Cytując klasyka. Człowiek bez pozycji, honoru, edukacji. Czego ma się trzymać, kiedy próbuje iść przez życie? Postaram kiedyś odpowiedź. Szczerości. Czy chcesz wiedzieć, co się z nim stało? W trakcie poszukiwania informacji do swojej opowieści dziennikarka telewizyjna została zraniona. Szefowie nazwali to niefortunnym wypadkiem. Z drugiej strony, kiedy magazyn dowiedział się, że coś ukrywali, szefowie wskazali na tego, który pisał skrypt. Powiedzieli, że to pisarz ukrył prawdę. Zapytaj o kozła ofiarnego. Odsiadujono obecnie karę w więzieniu. To właśnie nauczył mnie znaczenia szczerości. W własnym społeczeństwie słabi są tępieni przez silnych. Nie mogę żyć samą szczerością. Jeżeli chodzi o mnie, Kutaro, chciałbym tworzyć kiedyś filmy, gdzie wszyscy są traktowani równo. Ale potrzebowałbym tylko wystarczająco dużo siły, aby to zrealizować. Póki co to dominę przesadzasz ze swoimi metodami, ale cóż. Plan jest szlachetny. I ciężko mi się z tym nie zgodzić. Też wygląda to, że skończyliśmy, więc odpadę się do drzwi. Cóż za szczerość! Do samych drzwi! O Boże, czas na historię o duchach. Okej, zgodnie z obietnicą w poniedziałku. Spotkamy się, aby przygotować, czego się dowiedzieliśmy. Ej, naprawdę się zainteresowałaś? Jasne. Mam wiele świetnych informacji. Wygląda to, że nie było żadnego wściekłego ducha. To cię najbardziej interesowało. Przede wszystkim zacznijmy od tego, skąd się wzięła ta plotka. Skoro dziewczyna została zaraziona na terenach szkolnych, jest przynajmniej jedno podobieństwo z historią o duchach. Z drugiej strony, czemu ta plotka tak szybko się rozpowszechniła, jeżeli to pierwszy raz, kiedy to się wydarzyło? Bo były trzy ofiary? Dokładnie. Z jednej strony, bardzo się dziwiłem, kiedy usłyszałem powód. Przez pana ostatnich dni były dwa kolejne wypadki.
Wszyscy musieli trafić do szpitala, nic dziwnego, że tak o tym rozmawiali. Dalej. Byli w innych klasach i nie wygląda to, że byli powiązani. I wtedy mieli jedną rzecz wspólną. Co to było? Co to jest? Jakiś quiz, czy co? A ty wiesz? Wchodzili do naszej szkoły. Tylko nie wiem, czy dokładnie to jest odpowiedź, której chcę usłyszeć. Trzymaj się razem. Dokładnie. I to nie raz czy dwa. Wpadli w złe towarzystwo i zawsze spóźniali się. To raczej nie jest przypadek. A więc, aby dowiedzieć się, co się stało, musimy przeprowadzić pewne śledztwo. Śledztwo? Zlatujesz chyba. O, fuck! Jest jedno takie miejsce, gdzie cała trójka spotka się regularnie. Chwilę. Nie masz na myśli tego miejsca za stacją Port Island, prawda? Słyszałeś o tym miejscu? Oczywiście, że słyszałem i za cholerę tam nie pójdę. Słyszałem wystarczająco dużo złych plotek o tym miejscu. Naprawdę? Dobra, to pójdźmy wszyscy razem. Ty też pójdziesz, a ty? Jasne, że tak, czemu nie? Dzięki. Matko boska. Ty nie wiesz, co tam się dzieje. Czy nie uważasz, że przesadzamy? Do tej pory jedyne, co robiliśmy, to wypełnialiśmy rozkazy. Nie przeszkadzać tam? Nie wiem, o co ci chodzi. Ale nie musiałeś tego tak ujmować. Szkoda, że nie ma wyboru, co? Dobra, idziemy w takim razie jutro wieczorem. Fan. Z drugiej strony to raczej nie będzie sympatyczne miejsce, skoro Jumpy i tak na nie narzeka. Ale tak długo jak nie będziemy musieli się używać z ciemi, to nic chyba nie pójdzie źle, prawda? A raz, piątek to już weekend. Zapominał o tym w szczególe. Ma coś godnego wagi? Horror House. Czemu nie? Ziom. Co mogę zrobić? Na pewno nie będę się uczył przecież, prawda?